Podczas tegorocznej łódzkiej Wigilii Przedsiębiorców w Łodzi Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego znalazła się wśród firm i instytucji, które w szczególnym stopniu przyczyniły się do rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego. Podczas gali finałowej konkursu organizowanego przez największe instytucje otoczenia biznesu, która odbyła się w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, wręczone zostały nagrody w czterech kategoriach: Firma Roku, Młoda Firma, Samorząd Przyjazny Przedsiębiorcom oraz Nagroda Specjalna. W ostatniej kategorii nagrodzono Agencję Rozwoju Regionu Kutnowskiego. ARRK w uznaniu wieloletnich działań na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości w 25. rocznicę powstania agencji otrzymała Nagrodę Środowiska Gospodarczego Województwa Łódzkiego Laur imienia Rajmunda Rębielińskiego. Szanowni Państwo, tegoroczna Nagroda Specjalna wędruje do instytucji, która od 25 lat pełni rolę lidera przedsiębiorczości w swoim regionie. Funkcjonując na zasadzie non-profit, aktywnie współpracuje z innymi instytucjami okołobiznesowymi, samorządami lokalnymi i innymi partnerami, działając na terenie województwa łódzkiego. Ale najlepiej niech zobaczą Państwo sami, o kogo chodzi. Nagroda to bardzo przyjemny prezent na święta, na zakończenie roku i na 25-lecie Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego. Przy tej okazji chciałabym wszystkim Państwu złożyć życzenia zdrowych, pogodnych świąt, szczęśliwego nowego roku i samych pięknych chwil. Dziękuję.